Co się okazało, rano Basia do mnie pisze, że spaliły się główne serwery. Z samego rana niestety mamy bardzo złe wieści odnośnie sklepu internetowego i paczek, które powinny od nas wyjść. Niestety platforma, na której pracujemy, ma bardzo poważną awarię, która najprawdopodobniej dzisiaj nie zostanie usunięta. Mamy jednak nadzieję, że jak najszybciej uda im się usunąć tą awarię, a wasze paczki będą mogły od nas z powodzeniem wyjść, ale liczymy po prostu na wasze zrozumienie w tej sytuacji, bo jest to niezależne od nas. Moi drodzy, jeżeli jesteście ciekawi, jak kleiło nam się ten chory projekt na tych chorych kształtach, to zostańcie z nami do końca, bo dzisiaj będzie bardzo dużo klejenia, czyli to, co lubicie, a my jesteśmy właśnie na etapie wykańczenia zderzaka, ale zacznijmy od początku. I'm in the zone. If I see her, then I got her, bro. Yes, I am a dog with these diamonds on my collar. And that's why I got your girl head banging, so they calling me Nirvana. No, I'm not her daddy, but she calling me her papa. Tell me, is you down, girl? That's why I treat you right, yeah. While they sleeping up on me, I just been working all night, yeah. They just talk online, but when I see them, it's on sight. Even in the summer, dog, my neck be frozen ice. I swear I go hard, bet you I'll get that. Been up all night, but I wake up for my work though. My girl looks so good when she draped out in that fur coat. Like, yes, I'm in designer. If I see her, then I got her, bro. Yes, I am a dog with these diamonds on my collar. And that's why I got your girl head banging, so they calling me Nirvana. No, I'm not her daddy, but she calling me her papa. A my co by tak zimno na tej kali? Nic, w ogóle. 30 stopni, a 15 chyba leci, albo jeszcze mniej, nie wiem. Zepsuła się woda klima. Świecznie, tylko wiatr w oczy. No. Z piaskiem na dodatek. No. Ze śliną jeszcze, plują ci śliną. Możesz trochę na mnie ten, poczekaj, bo mi to jest zimno. Zimno ci? No, nie? No, tak jak zwiększę temperaturę. No, nie, tylko, tak jest dobrze. Co Adam. Halo? Przyświeć mi. Nie nagrywaj, bo Matiemu pokażesz. Przyświeć. A, macie dobra. Lampkę jakąś? Dobra, jest git. Masz proszę? Co się stało, Michał? Wygasło. Smutna sprawa. Ja dopiero tu przyszedłem. Już mnie zawołali do pieca. Czemu jest tak zimno? Nie wiem. Dobra. Ja dopiero przyszedłem. Dobra, kurwa. Daj ten. Działa? No właśnie nie wiem, bo jego nie jest odpalany. Musisz odkręcić go. Co muszę? No odkręcić gaz. Tu w ogóle jest ten gaz? Używałeś w ogóle tego? Tak. Na zimnym go. Ten piec jest strasznie dany tutaj po bokach. Ale wiesz co, go tylko żeby był, bo z tymi paczkami trzeba wyjechać. No. To jest teraz trochę czasu. Tu mamy grzale. Wiśnia. Jest mi smutno, bo wprowadzili akcyzę teraz. Są bardzo drogie olejki. Ale udało mi się jeszcze kupić za 9 zł. Z przemyty. Czuję się cebulą. Trzeba pakować. Klienci czekają. Gdzie ma Kasia? W domu. Czy jest w domu o 11? Pewnie jeszcze śpi. Ja się pracuję u Rapstera, tak? Nie, ja przyszłam na 8. A szef co może balować? Balować? A balował? Nie wiem. Jak jest 11, go nie ma. No może ciężką noc miał dzisiaj. Okay.
a firma się psuje. Ale spoko, fundamenty są mocne, także firma stoi dalej. A że coś tam po drodze wyskoczyło nam dzisiaj. W ogóle dzisiaj to cały dzień się sypie. Od samego początku, ale byle do jutra. Byle ciepło było. No, z tym ciepłem to bywa różnie u nas. To chyba pieca nie napylało. Nie udzielam takich informacji. Ja zawsze nikogo nie chcę pogrążać. Także biorę odpowiedzialność zazwyczaj na siebie. Nie trujesz się na to? Nie. HWDP. Na szczęście jest tak. W ogóle żeśmy spasowali grafikę tutaj idealnie, tak jak powinna być. Do tego żeśmy nie złapali. To zrobić lepiej, jak nie wiem. To był taki wczorajszy materiał. Boże święty, Adam, i tak tego nie będziesz mógł użyć, to po ch**a nagrywasz. Szkoda karty. Dlaczego nie będę mógł tego użyć? Yes, I'm in the zone. If I see her, then I got a bro. Yes, I am a dog with these diamonds on my collar. And that's why I got your girl head banging. So they calling me Nirvana. No, I'm not her daddy, but she calling me her papa. Tell me, is you down, girl? I swear I treat you right, yeah. While they sleeping up on me, I just been working all night, yeah. They just talking line, but when I see them, it's on sight. Even in the summer, dog, my neck be frozen ice. I swear I go hard, bet you I'll get that. Dog, I got no heart, bro, like a Kit Kat. I've been up all night, but I wake up for my work, though. My girl looks so good when she draped out in that fur coat. Like, yes, I'm in designer. If I see her, then I got a bro. Yes, I am a dog. With these diamonds on my collar. And that's why I got your girl head banging. So they calling me Nirvana. No, I'm not her daddy, but she calling me her papa. Touchdown when I land. Dog, I need that bad to go. I just need a check, I need a couple grand for that show. I don't got no time to waste, I ain't ever moving slow. They ain't doing nothing, but somehow they do the most. They want my soul, dog, so I can't sign no deal, though. I swear they so mad, they been up in they feels, whoa. I barely sip, dog, and I don't pop no pills. I got my mind clear for this work, though, and I swear that's so real, whoa. Yes, I'm in designer, if I see her, then I got a bro. Yes, I am a dog, with these diamonds on my collar. And that's why I got your girl head banging. So they calling me Nirvana. No, I'm not her daddy, but she calling me her papa. Hey, what up, Zay? Yeah, now I rep the O. What you know about the West Side? I just bought a whip. My best life, bought a couple stocks, so I'm covered for the next five. I don't like the top, but I will if you test my patience. I'm patiently waiting. Think you know me, but you've been mistaken. Alone in my crib, I like it vacant. Up in the morning, I'm eating the bacon. Don't like the cap, and I don't like the faking. I need a bag, and it's mine for the taking. Liquor and women, I'm never chasing. She don't know me, but she know that I'm famous. Now I got way too much money coming out of woodwork. Remember back then, dog, I told him that it would work. Take it serious, I showed them that I could first. Now I got a crib off the streams with this blood. I got way too much money coming out of woodwork. Remember back then, dog, I told them that it would work. They ain't take it serious, I showed them that I could first. Now I got a crib off the streams with this blood. Now I got racks, I got bills. I need my mama up in the hills. All of these tools, they ain't feels. I don't need drink, I don't need pills. I just need money, that's what I'm saying. All of this talking, swag is draining. All of this time, I've been refraining. Now I'm Now I got time to go get it, I told them I'd do it. I swear that I'm running the most. I don't know what they've been talking. I told them I'm here and I'm working so hard, but they don't. I'm in the base and I'm making a way. And I told them that this is the life that I chose. They trying to test me, I told them I'm really the one. I told them that I gotta go. Now I got way too much money coming out of woodwork. Remember back then, dog, I told them that it would work. They ain't take it serious, I showed them that I could first. Now I got a crib off the streams with this blood. I got way too much money coming out of woodwork. Jaka to odpizna? Samo kopi. Samo się robi. Dzień dobry. To tak, reprezentując damską część naszej ekipy, na Dzień Mężczyzny, wręczamy taki drobny ukłon. Dziękuję bardzo. No cóż. To no, tyle mnie było w tym odcinku. Nie no, jak nas jest tylu, to każdy
podwałyki i będziemy. A co to jest jeszcze? Autko wyścigowe. Dziękuję bardzo. Idę po czapaję. Trzeba coś nagrać. Chyba jeszcze dzisiaj ten Bazelinker dowalił całkowicie. Serwery Bazelinkera? No, dobrze, to witajcie w kolejnym dniu. Słuchajcie, zła pasa trwa od wczoraj. Czyli cały ten odcinek, mam nadzieję, że finalnie wszystko dobrze się skończy, jeżeli chodzi o Suprę. Ale tak, z przyczyn ode mnie niezależnych wczoraj mnie nie było. Po prostu było dużo i długo do obgadania z chłopakami. No i zaszło nam do jakiejś trzeciej, wczoraj byłem niedysponowany, tam macie przebitki, co nie chciałem, żebym w ogóle się pokazywał, bo to nawet, no, dramat i tyle, nieważne. I słuchajcie, człowiek raz troszkę dłużej posiedzi i się wasypie wszystko. No i wczoraj widzieliście, co się działo. Dzisiaj coś okazało, rano Basia do mnie pisze, że spaliły się główne serwery. Z samego rana niestety mamy bardzo złe wieści odnośnie sklepu internetowego i paczek, które powinny od nas wyjść. Niestety platforma, na której pracujemy, ma bardzo poważną awarię, która najprawdopodobniej dzisiaj nie zostanie usunięta. Mamy jednak nadzieję, że jak najszybciej uda im się usunąć tą awarię, a wasze paczki będą mogły od nas z powodzeniem wyjść, ale liczymy po prostu na wasze zrozumienie w tej sytuacji, bo jest to niezależne od nas. Tam jeden jest niby doszczętnie spalony, dwa są tak niby in progress, że tak powiem, i ogólnie mamy lipę, bo mamy akcję związaną z Dniem Kobiet. Dzisiaj akurat w sumie jest Dzień Mężczyzny, więc wszystkim mężczyznom wszystkiego najlepszego. I no co, pakujemy paczki, ale nie możemy ich wysyłać, bo nie możemy drukować paragonów i mamy mnóstwo zamówień, których po prostu nie możemy puścić dalej. No i jest tragedia. A tutaj są wasze paczuszki, które mam nadzieję, że w dniu dzisiejszym, nie, dzisiejszym to na pewno nie, bo dzisiaj na pewno nie będą działały te serwery, ale w dniu jutrzejszym już do was wyślemy. No tak, serwery wszystkie, wiecie. No, także byłem, odwiedziłem, wszystko spaliłem. Jo. No, także dzisiaj takie rzeczy, plus trzeci dzień klejenia Supry, drugi dzień szkolenia i przyjechał nowy produkt, którego chciałem wam pokazać w tym odcinku, tak mi się wydaje. Ale muszę jeszcze tą przemyśleć, bo czekamy też na etykiety, które miały być wcześniej, są później. No i tak właśnie, misz ma jeden wielki, także miłego oglądania. Me, mumble mentality, channel that energy. Twofold on the shot clock, pressure in my face, I need space, yeah. Step back with the head, see, in a spin move for the day, yeah. Stepping out on the beam now, y'all can't keep up the pace, yeah. Out of my way, get out of my face. Get out, okay, yeah. All of your lame and all of your fame. All of your lame and all of your fame. Build a block, boy, we about to get paid. I'm building, I'm building, I'm building, I'm building. Taking risks, I can never be safe. Investments, the return on the way. I get the bag, then I give it back. Trusting my dad, so I never lack. They falling short, so I pick up the slack. Leadership, that's a new black. Never alone, a team with me. Working like no what they calling me silly. Champion playing. Smurf Maruda. Czemu? No są czasochłonne, kurczę. Siedzisz, kleisz, dłubiesz, a tu efekty mi widać. When I touch the heat, I needed to fold the rose like yeast. I'm not a passer, but they telling me breach. MJ, I extended my reach. Armored up, now we building a block. Enemy telling me to strive. I'm not a blunt. Jest odważny. A najbardziej mi się podoba jedna rzecz. To logo mi się tu podoba. A Matiano będzie najbrudniejszy ze wszystkich. Dlatego jest na dole. No Michał wiedział, gdzie ją umiejscowić. Się dziwię, że swojego nie dał tu, Michał. Na wysokości oczu. Najważniejsze na samym dole. I to jeszcze na takim przytłoczeniu, że jak auto zjedzie w dół, to nikt tego nie zobaczy. Co ma ty teraz bez cięć oklejanie, tak? Tak, oklejanie bez cięć, więc będziecie mieli krok po kroku, jak okleić zderzak w nowej Suprze. Więc zróbcie sobie dobrą kawę i to dużo, najlepiej jakieś wiadro. Znaczy wiadro kawy w sensie. I zobaczcie. Krok po kroku zobaczycie teraz timelapse. Nie timelapse, miał być na żywo. 3 godziny.
trochę to zajmie. Mam nadzieję, że jesteście usatysfakcjonowani ilością klejenia w tym odcinku. Poprawiliśmy się po poprzednim, ale z racji tego, że taki był plan, że kończymy na okleju maski, to nie chcieliśmy zdradzać wszystkiego, co będzie się działo z tym autem. No, także cała przyjemność. No pokaż ten czujnik, pokaż, no. Patrz jak kurwa się ułożyło cudownie wszystko. Zajmę się tym. Dobra, Łukaszu, chodź, bo zimno na dworze, dzisiejszy odbiór sobie zrobimy. Nie, no szmatą przykryłeś, no! Tak, flanelową. Nie przespałem trzech nocy. Pierwszej z poniedziałku na wtorek, to sam wiesz dlaczego, potem z wtorku na środę i z środy na dzisiaj też nie przespałem. Stary, wiesz jak jest z projektami, nie? Dzisiaj samochody projektuje się tak, że na obrazku ci się w ogóle ten samochód nie podoba, a widzisz go na żywo i mówisz wow. Ja się boję, że teraz będzie odwrotnie, bo czasami jest tak, że widzisz, wiesz, swój samochód fajny i tak dalej, ale zaczyna cię kręcić, żeby pokombinować i przekombinujesz. I boję się, tak wiesz, te trzy noce to była taka myśl, że przekombinowałem. A raczej ty i Michał. Ja Michał to projektował, ja to tylko sprzątam, my tylko poklejaliśmy tak, jak Michał chciał. No to staję sobie w jednym miejscu. Dobra. Ja się pobawię w tą, w panią, która odsłania fury. Tylko czekaj, przebiera się. Nie, ja sam się chcę odsłonić. Ja chcę odsłonić. No ja chcę odsłonić, zobaczymy. Ale błyszczy. O kurwa. O ja pierdzielę. No. O kurwa. No to taka jest nasza propozycja i tak wygląda nie projekt. Nie przekombinowali. O, żeż ty. Dobra, za nie mówił. To w takim razie ja będę mówił. A ja rzadko tak mam. Tak, Łukasz zawsze gada, a to już jest druga sytuacja, gdzie Łukasz u nas za nie mówił, więc jest dobrze. Dobra, Łukasz, na szybko, co? Folia 3M, seria J180 MC120, czyli metalizowana folia z mikrokanalikiem, z laminatem błyszczącym, ze stylizacją dodatkową, folią satynową, też zadrukowaną, z tym, że to jest folia już do zmiany koloru. No i finalnie projekt wygląda tak. Ale ja cię w ogóle nie słucham. Ja cię w ogóle nie słucham. Ja tylko patrzę i widzę tak, że to jest błyszczące, tak jest. A to jest matowe, taka satynka. To jest satyna. Piękny efekt, bo to się ładnie odcina.
No mega. Mów coś, no mega, mega. Wiesz co, ale efekt jest taki, że ona z przodu wygląda na szerszą. Jak tutaj wyobraź sobie, wejdzie mi jeszcze tak karbonowe te dodatki, które zrobimy. Karbonowy splitter, karbonowe lusterka, karbonowy z tyłu dyfuzor i karbonowe skrzydło. To będzie taki, wiesz, tak jak patrzę teraz na ten przód, no to skupiasz sobie wzrok tak naprawdę na tych pięknie białych, pociągniętych razem z przetłoczeniem maski, dopasowanych pasach, dokładnie, i na dachu jeszcze ma też dwa pasy. Tak jest, to dobrze to pasuje, świetnie pasuje, bo jest idealnie tak jak ten boczek, stał. Czyli ta satyna, mówię o tutaj, o tej satynie z tej strony, ona naprawdę fajnie tutaj wygląda i to też pewnie ten plastik w środku docelowo wymienimy na karbonowy, żeby on się jeszcze tutaj fajniej odcinał. No i patrz w tym świetle na intensywność czerwonego. To, i to była, wiesz co, to było też jak rozmawiałem z Michałem, to założenie było takie, żeby gdzieś ten czerwony przebijał. Z dwóch względów, pamiętasz. Po pierwsze, jak no tak, otworzymy drzwi, no to mamy czerwone wnętrze. To mamy czerwone, więc jakoś jest tam nawiązanie do tego koloru. Tak jest. A po drugie, no mnie się w czerwonym podobała, no ale ja jestem, wiesz, człowiek, który nie ustoi w miejscu i chciałem sobie trochę... Jedną rzecz chciałem ci tylko pokazać, z którą się mega wczoraj męczyliśmy. W trzy osoby ją zakładaliśmy. Maska to był pikuś, ale ta klapa bagażnika, proszę ja ciebie, no. Ta klapa bagażnika to jest jakaś jedna wielka masakra. Tu jest mnóstwo różnych płaszczyzn, jest strasznie okrągła i żeby to zrobić wszystko, to jest jednego elementu. Tu nigdzie nie ma łączyć, to jest wszystko jeden kawałek folii. Wejść w te przetłoczenia, wyjść z tego wszystkiego. Ale ja wiedziałem, że Andrzej sobie da radę. No opowiadając, to tak nie wygląda tragicznie, no. Ale było. Ale zobaczcie, pokażę wam, jaka to jest robota, że tu to są drzwi i jak zostały pięknie połączone, że wszystko tutaj razem ze sobą się zgadza, jak na tapecie w domu, jak ktoś kiedyś kładł w różne wzory. No tak, nawet masz wlew paliwa, to jest cała kontynuacja grafiki. Obłędna jest. Nie zmieniłbym niczego. Za co? No za pomysł, ty za się ten popłakałeś. Ty, no bo się wzruszyłem. Mój przedstawiam wam, mój operator nie, siwie no. Się popłakał. Się wzruszyłem jak stary siennik. Ty nie opędzisz się, człowieku. Będziesz jechał. Jakiekolwiek przekroczenie prędkości, cokolwiek się wydarzy, będziesz pierwszy fotografowany. To jest mniej więcej tak, jakbyś był oznaczonym w stadzie, rozumiesz, jednym do obserwowania czarną owcą. To jest jedna z plusów oklejania folią, czyli możliwość wyróżnienia się w tłumie. Nie będziesz. No właśnie, tylko mnie nie zawsze jest to na rękę, nie? Nie będziesz mlał. Jaka jest trwałość takiej folii na samochodzie? Ogólnie trwałość tej folii, bo to jest folia do zadruku, to jest około 10 lat, 8-10 lat. I ten wydruk, z racji tego, że jest po pierwsze zalaminowany, a po drugie jest wydrukowany lateksem, no to taki intensywny będzie przez taki okres, nie? Dobra, to jak już tutaj jesteśmy... No, ładną taką torbę. O, proszę bardzo. O, słuchajcie, to jest słynna torba wrapsterka. Są torby te nerki, a to są wrapsterki, trochę większe. Proszę ja ciebie, tutaj masz taki zestaw. Z racji tego, że powiedziałeś, że sam sobie tam czyścisz auto, no to masz tutaj zestaw kosmetyków z jednym małym smaczkiem. No tutaj są naprawdę wszelkiego rodzaju jakieś czernidło do opon na przykład. Masz tutaj mamy szampon, mamy deironizer, mamy płyn do szyb. No tu jeszcze mamy to quick detailer. By your name, tak? Tak jest. Made to, by Wrapster. To są nasze kosmetyki. I słuchaj, taka jeszcze jedna rzecz. To jest nowość, której jeszcze nie ma u nas na sklepie, a ty dostajesz pierwszą taką butelkę. To jest bezdotykowa piana aktywna. Środek magiczny i jak ci powiem, to możesz nie uwierzyć, ale pianownicą pryskasz na całe auto, spłukujesz i już masz auto czyste. Zresztą moja BMW jest właśnie tak teraz dzisiaj umyta, to sobie zobaczysz. Ale w razie czego mogę też sobie szorować, jak będę chciał dłużej, więcej czasu na podjeździe. Nie, to jest taki właśnie produkt na zimę typowo, gdzie nie chcesz się długo myć. Długo myć. Tylko wiesz, tylko piana, spłukujesz, jeździsz przez dwa tygodnie. Bardzo lubię mieć samochody, bardzo ci dziękuję za ten dodatek. Super, stary, ale mało tego, jak idę sobie, rozumiesz, na imprezkę, to nie muszę tam tych butelek dźwigać, tylko mogę inne i idealnie wchodzą, widzę. Przemyślałeś ten rozmiar, także, stary. Proszę dzięki. Bardzo. Zarąbista robota, stary. Świetna. Trzymajcie się, widzowie, Wrapstera. I oglądajcie, bo gość prywatnie też jest zarąbisty. Wiem to. Dobra, Łukasz, jeszcze raz. Dziękuję ci bardzo. To są kluczyki. A wy wbijajcie na kanał do Łukasza, Karoseria. Tam macie dużo innych fur, gdzie Łukasz dużo gada. Ale nie oklejam, dużo o nich mówię. U ciebie jest dużo u nas oklejania. Jest oklejenie, więc... Tak. Dzięki jeszcze raz, Maciej. Dzięki bardzo. No, pa. Miłego. Szerokiej drogi. Nie mogę wyjechać, bo jakieś gówno stoi przed bramą. Kto przyjechał tym limonkowym cudem? Fajne masz auto, ale czemu w damskich kolorach? Bo męskich nie było. Dobrze. Jedynka i ogień.
No i moi drodzy, dajcie znać koniecznie w komentarzach, jak wam się podoba ten projekt. No i ja ze swojej strony chciałem podziękować partnerom tego odcinka, czyli Folii 3 za dostarczenie materiału, DPS Druk, drukarnia za wydrukowanie, no i oczywiście Michał Małachowski za zaprojektowanie tego całego projektu. Zostawcie suba na kanale, dzwoneczek. Tutaj będzie Instagram, na którego was serdecznie zapraszam. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć! Wygląda na to, że już zawsze będę musiała sama robić kartę końcową. Także kto został do końca, pisze w komentarzu Demon. Pozdrawiam i miłej niedzielki.